Cześć kochani, witam się z wami i z moim mężem. Bo właśnie chciałam siadać i montować filmik z przygotowań z naszego ślubu. I pierwotnie miała być to wersja taka, że nagrywam od poniedziałku do soboty te przygotowania, ale w końcu wyszło tak, że nie było na to czasu. Więc nic nie nagrywałam, nagrałam tylko w poniedziałek kawałeczek, jak byliśmy wybierać obrączki i później dopiero w piątek. No i pomyślałam, że właśnie zrobię to tak, że przywitam się z wami teraz i pokażę wam po prostu te urywki z naszych przygotowań ze ślubu. No już trochę czasu minęło. Nie? Mój mąż... Dwa tygodnie. Jakie dwa? Trzy prawie. Aha. A ile? No 3 tygodnie będzie sobotę. No mówię, prawie 3 tygodnie. No, mój mąż nie wie, kiedy wzięliśmy ślub. Chciałam jeszcze mojemu mężowi zrobić reklamę, bo w międzyczasie założył kanał. Co nie? Co tak? No musisz się przyzwyczajać, żeby mówić do kamery. On tam nie umie, ale się nauczy spokojnie. Czemu masz taki inny głos? No bo zawsze tak mówię inaczej do kamery, no przecież wiesz. No ja mówię inaczej do kamery. Dobra, nieważne, to nie ma być filmik o tym. Więc zapraszam was do Dominika na kanał, tam będą bardzo fajne rzeczy. Już jest zwiastun, który ja montowałam, ale pomysł całkowicie Dominika, więc no, zapraszam was tam, macie link w opisie, a teraz zapraszam was do oglądania naszych przygotowań do ślubu. Dzisiaj mamy poniedziałek, 6 dni do ślubu, a ja właśnie lecę, bo idziemy kupować obrączki. Mam nadzieję, że będą w ogóle jakieś. Dopiero się ogarnęliśmy, ja nie wiem, co my mamy w głowie, serio. Ale no... Jakoś tak wyszło, więc trzymajcie kciuki, żeby były. Zresztą te kciuki to i tak się na nic już nie nadadzą, jak nie będzie. Bo jak dodam tego vloga, to już będzie po ślubie. Więc mam nadzieję, że uda nam się znaleźć te obrączki. Lecę, mam mokre włosy. Ale szybko, szybko wszystko. Na ostatnią chwilę. Cześć moi kochani, witam was. O nie. Cześć kochani, witam was w wyjątkowym filmiku. Wydaje mi się, że to będzie już filmik z naszego ślubu, ale jeżeli się okaże, że mam dużo materiału, to podzielę, ale to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie planuję, żeby to był filmik z dzisiaj i z jutra, czyli z naszego ślubu. A więc kochani, ja miałam w planach nagrywać wam tygodniowego vloga, a później jeszcze osobno ze ślubu, ale w ogóle nie myślałam o nagrywaniu. Nagrałam tam parę momentów wam, na przykład wybierania obrączki, ale później tu już nic nie nagrywałam, niestety. No po prostu miałam tyle rzeczy na głowie, że naprawdę nie w głowie mi było nagrywanie. Znaczy, miałam to w głowie, ale po prostu nie miałam jak sięgnąć po ten aparat. Tak o, dzisiaj jest już piątek 9, tak. Musiałam się zastanowić. Piątek 9. Tutaj jest wszystko już, no nie przygotowane, ale wszystko przygotowujemy. Namiot stoi, bo tak jak wiecie, już w poprzednim filmiku mówiłam wam, że ślub robimy na ogrodzie. Więc... więc co? Więc stoi już namiot, ja wam zaraz go pokażę, więc go zobaczycie. No i co? Zaraz będę naklejała etykietki, muszę zrobić bukiety. Mam naprawdę mnóstwo rzeczy do zrobienia, ale jakoś się nie stresuję. Już, znaczy, mam tak, że już bym chciała, żeby to już wiecie, już było po tych wszystkich przygotowaniach i tak dalej, ale mimo wszystko się cieszę. Bardzo nie mogę doczekać się jutra, już jestem taka podekscytowana. Stresu nie czuję, tylko jestem taka podekscytowana. Zobaczymy, co będzie jutro, wiecie. To, że teraz stresu nie czuję, no to...
No. Ale, jak mogliście zauważyć, byłam na rzęsach wczoraj i ja po prostu współczuję pani, która mi robiła, bo mi to oko tak latało, ja nienawidzę, jak coś mi się robi koło oczu. Ja nawet sama sobie, wiecie, nie mogę nic dotknąć koło oka, bo po prostu, no ono mi nie pozwala, lata jak szalone. Ale bardzo ładnie mimo wszystko, więc no... bardzo ładnie zrobiła i bardzo się cieszę, bardzo mi się podobają. Jak wiecie, też wam mówiłam w poprzednim filmiku, ja się sama maluję, więc myślę, że te rzęsy uratują ten mój makijaż. I no i tak, i mam też paznokcie, zaraz wam dokładnie pokażę, jakie mam paznokcie. Bardzo ładne, też bardzo mi się podobają, ale myślę, że jutro będzie je lepiej widać, bo teraz to tak średnio tutaj widzę, że to światło oddaje ich piękno. No, dzieci już śpią, jest naprawdę, naprawdę późno, dlatego myślę, że to jednak będzie ten vlog ze ślubu, chociaż mam nadzieję, że jednak się uda trochę tutaj dla was jeszcze ponagrywać, tak żeby móc to wam podzielić i podtrzymać was trochę w niepewności, w takich, wiecie, emocjach, bo jednak fajnie byłoby mieć osobno filmik ze ślubu, ale ja naprawdę nie wiem, jak ja tam, czy ja jutro będę miała w ogóle myśl, żeby sięgać po ten aparat. A jest, kochani, godzina 22:30, więc wszystko robię na ostatnią chwilę, jak zawsze, po prostu u mnie to jest już standardik, nie mogłoby być inaczej. No dobra, 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 dobra. Teraz będę wam tak zawsze pokazywać te paznokcie, ale też strasznie spodobały mi się rzęsy i powiem wam, że nie wiem, czy nie będę sobie ich robiła, bo tak ładnie. Wiecie, w ogóle ja teraz w ogóle nie jestem pomalowana, a wyglądam jakbym, wiecie, no po prostu świetnie, bardzo mi się podoba. Dobra. Lecę, już nie gadam, bo naprawdę no nie mam czasu, jak zresztą. Paznokcie mam takie, no ale naprawdę nie widać tego, jakie one są ładne, tutaj podoba mi się to. O, teraz to już całkiem nie widać, jakie one są ładne. Więc no myślę, że pokażę wam już w takim świetle dziennym je. Ale bardzo, bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Ale nie umiem z nimi funkcjonować. Patrzcie, jakie one są długie. No strasznie, nie umiem po prostu. Nie potrafię funkcjonować z nimi. Już jest troszeczkę lepiej niż było 2 dni temu, ale nadal jest masakra. Nie umiem po prostu, no nie umiem. Dobra, idziemy. Klarcia tutaj śpi. A my idziemy szykować to wszystko i pokażę wam namiot. Wygląda namiot z jednej strony. O, i w środku. Tu jeszcze nic. Lampki mamy. Więc fajnie. Tu będziemy my siedzieć. Tu będziemy my siedzieć. A tu reszta. Jakoś tu ustalimy jeszcze, kto gdzie. Takie fajne lampki mamy. Już to chyba mówiłam. No, ale to udekorowane będzie, to będzie ładniej. Zresztą, to zobaczycie. I tu mam takie... Jak to się nazywa? Wyleciało mi z głowy. Te. No. Naklejki. Naklejki na alkohol. I to będzie tył. Takie śmieszne. I czekajcie, zaraz przód wam pokażę. Nie, to nie jest przód. Gdzie jest przód? O, to. To jest przód. No, dobra, naklejamy. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. But they all disappear, they will let you down, so we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. We only need the two of us together. I need only you in this crazy world. Cause we got love, love. I need only you here with me. You wanna get close to me, why don't you do it right now? Tak, przyszła pomoc. Będzie łatwiej. To na przód jest. A druga jest na tył. Tylko to samo. Pamiętaj to. To samo klej. Nie towary różne.